LuxPa w centrum ogrodzeń z Morzywołu. Znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. Niedawno informowaliśmy o tym, że budynek suszarni na terenie kompleksu Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi zyskał nowy dach. A teraz docierają do nas kolejne dobre wieści. Gmina prawdopodobnie znalazła wykonawcę i podpisze z nim umowę na zabezpieczenie pozostałych budynków. Jest nadzieja, że muzeum w okrojonej formie mogłoby po wielu miesiącach przerwy zacząć działać w lato 2024 roku. Dopiero trzeci przetarg przynosi dobre wieści w sprawie zabezpieczenia budynku fabrycznego. Budynek walcowni pod Lingarni czeka gruntowny remont, ale zacznie się on od przebudowy dachu. Gmina Kojskie w ubiegłym roku pozyskała na ten cel wsparcie z rządowego Polskiego Ładu, z inwestycji strategicznych. To jest w kategorii inwestycji do 5 milionów złotych. Otrzymaliśmy 90% wartości takiej inwestycji. Niestety pierwsze przetargi tego roku udowodniły, że na rynku wykonawczym jest posucha. Kolejny przetarg został wczoraj otwarty. Mamy tym razem dwie oferty. Firma, która do tej pory konsekwentnie startowała, zaoferowała się wykonać tę pracę za 6 400 000 zł. Następna jest konecka firma z kwotą oferty 5 104 500 zł. Więc to jest już tak blisko realnych naszych możliwości, że jeżeli nie będzie jakiegoś błędu w tej ofercie, to będziemy procedować w kierunku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy. Roboty mają polegać przede wszystkim na wykonaniu dachu. Nie jest to jednak zwykłe pokrycie dachowe. Wszystkie jego elementy są zabytkowe. Muszą zostać najpierw zdemontowane, następnie naprawione i zakonserwowane, by na koniec wrócić na odnowioną konstrukcję dachową. Prace polegać będą też na częściowym remoncie instalacji odgromowych i oświetleniowych. Budynek uzyska bezpieczeństwo funkcjonowania, ponieważ to stan dachu był powodem, dla którego inspektor nadzoru budowlanego kilka lat temu zdecydował się na wyłączenie z użytkowania tego budynku. Już teraz mogę powiedzieć, że po ewentualnej skutecznej przebudowie dachu ten powód zostanie zlikwidowany, czyli będziemy mogli ponownie odwiedzać muzeum. Prace zabezpieczeniowe mają być jednak wstępem do wielkiej przemiany kompleksu muzealnego w Sielpi. Gmina chce, by miejsce to działało zaraz po zakończeniu robót związanych z dachem, a jednocześnie zamierza dalej zmieniać je i szukać dla niego możliwości inwestycyjnych. Rozważany jest scenariusz zakładający, że muzeum działałoby w sezonie turystycznym, a poza nim przechodziłoby kolejne remonty. Plan jest niezwykle ambitny. Chcemy trochę uwspółcześnić ofertę muzealną, wzbogacić ją elementy bardzo bliskie dzisiaj pewnej politechnizacji jako celu edukacyjnego w takich muzeach. Chcemy też również ucywilizować ten budynek, bo tam, przypominam, nie ma nawet toalet. A to jest dzisiaj chyba warunek sine qua non, by móc skorzystać z takich muzeów. Na dodatek to, co jest takim rodzajem wisienki na torcie w naszych zamierzeniach, to odbudowa funkcjonalna podziemnego kanału, który doprowadza wodę z Zalewu Sielpieńskiego na koło wodne w fabryczce. Ten kanał biegnie pod całą posesją tworzącą dzisiaj zespół muzealny i zrzucana jest do kanału ulgi, wielkiego dzieła inżynieryjnego prowadzonego równolegle do rzeki Czarnej Koneckiej aż do Rudy Malenieckiej. Jeżeli to zamierzenie się kiedyś uda, głęboko wierzę, że raczej prędzej niż później, to wówczas w ofercie turystycznej Sielpi pojawi się nie tylko zwiedzanie muzeum, ale na przykład spływy kajakowe z pochodniami czy latarkami liczącym kilkaset metrów podziemnym kanałem. Myślę, że dla uczestników takich rejsów kajakowych no byłoby to niezatarte wspomnienie, niezapomniane wrażenie. Dodajmy jeszcze, że w samym muzeum oprócz dorobku technicznego Zagłębia Staropolskiego czy zabytkowych kół wodnych ma znaleźć się miejsce także dla minicentrum nauki Kopernik i jego interaktywnych, edukacyjnych eksponatów.